Witam Was, kochani, serdecznie. Słuchajcie, mam kilka próbek, które wykorzystałam. Chcę się z Wami podzielić moimi doznaniami. I tak, aby nie przedłużać, na pierwszy rzut znowu otrzymałam od znajomej balsamy do ciała. To są typowe na solarium, ale oczywiście też nadają się do codziennej pielęgnacji, chociaż nie za często, bo bardzo wysuszają skórę. Słuchajcie, mam ich dużo, ale to tylko z tego względu, że po prostu pojemność jest maleńka, bo ma 3 ml. Jest napisane 3 ml. Więc wiecie, 12 a 3 to 4 paczki, a nawet 5 na całe ciało tak naprawdę. Co mogę powiedzieć? No oprócz tego wielkiego minusa, że jest mała pojemność, jest tak fantastyczny zapach migdałowy, że normalnie mówię Wam, no nie wiem, normalnie jak migdał rozgryziesz, taki surowy, to normalnie tak pachnie ten balsam. Na ciele utrzymuje się około 3 godzin, także rewelacja. No i mówię, 2 dni pod rząd smarowanie, więc wysusza skórę, ale no trzeba być po prostu troszeczkę mądrzejszym niż ja i raz jeden dzień trochę balsamu tego typowego do solarium, drugiego dnia inny balsam i wszystko ze skórą w porządku. No mówię, warto wypróbować dla samego zapachu. Rewelacja. Drugi jest jeden, bo jest pojemność 12 ml. Więc rewelacja. Na całe ciało wystarcza jedna saszetka. Też nie powiedziałam, bo tu jest z bronzerem i ma kolor taki podżółtawy. Przepraszam za chrypę. I tutaj też jest lekko brązowawy, lekko żółtawy odcień. Konsystencja bardzo przyjemna, taka miękka, aksamitna, coś pomiędzy mleczkiem a masłem. Naprawdę przyjemnie się rozprowadza i nadaje taką delikatną powłoczkę na ciele. Także, aha, no minusem tu z kolei jest zapach. No nie jedzie rybą moimi myślami, ale no taki niekomfortowy zapach jest. Co prawda on się utrzymuje nie za długo, bo tam pół godziny tylko, więc warto myślę też go wypróbować. I tak samo, za często nie, bo mówię, wysusza skórę. Wypróbowałam, aż tak się zastanowię głębiej nad tym. Ziaja, oczyszczanie, liście manuka. Bardzo dużo na YouTube o tym, same pochlebne recenzje i opinie. Ja dostałam to w prezencie do jakiejś paczuszki. I słuchajcie, no dużo nie mogę powiedzieć na ten temat, bo to jest porcja, jak zwykle nie ma porcji. No ale no tam też chyba coś około 3 gram i wypróbowałam to sobie na noc. Słuchajcie, no tak. Pierwsze parę sekund to, o kurde, ale to dziwne, no bo to jest taka glinka biała, wygląda jak pasta do zębów, tak samo się rozprowadza i do tego jakby dosypał proszku do prania z granulkami, coś takiego. Zapach ma nieziemski też, to nie pachnie ani owocami, ani słodyczami, to taki jest trochę chemiczny zapach, ale bardzo ładny. I słuchajcie, no rozprowadziłam to nad buzi, zmyłam bieżącą wodą, no i po jakichś 10, może 15 minutach, dotykając się twarzy, stwierdziłam, że jest idealnie gładka. No, nie wiem, co się stało. Widocznie takie ma działanie. No to ma niby oczyszczać. Także no, oczyściło super, dogłębnie. Miałam tylko tą jedną do wypróbowania, więc chyba skuszę się na większą pojemność i po prostu kilka dni przetrzymam. Potestuję i Wam powiem. No, ale przy jednorazowym użyciu jestem zdecydowanie na tak. No i tutaj też dostałam w gratisie do demakijażu firmy Marion 3 takie próbeczki. To jest olejek, demakijaż twarzy i oczu. 100% oleju, zdecydowanie 100% oleju, po 2 ml w każdej torebuni. Słuchajcie, no jak na torebunie olej, no zobaczcie, ja się nie zgadzam. Ja wypróbowałam, bo dostałam, chciałam sprawdzić, jak to działa. No u mnie to do demakijażu nie specjalnie, bo otwierając pierwszą saszetkę
prawie cała mi się wylała do zlewu. Robiłam to naprawdę delikatnie, widziałam, że jest to oleista masa, ale no, wylało mi się, przez palce przeciekło i dużo nie zużyłam na twarz ani na oczy, więc otworzyłam drugą jeszcze bardziej delikatnie i z trzecią, więc to te 2 ml, czyli w sumie tak naprawdę no 4 miałam tylko tutaj, więc nie było tego zbyt dużo. No nie zmyło mi makijażu w żaden sposób, naoliwiło mi tylko twarz, która się świeciła przez jakieś 15 minut. Także też nie za bardzo wam powiem, ponieważ no, taka ilość na raz też do powiedzenia. No na tak, jestem na tak. Oczywiście oprócz tego, żeby no nie wiem, jakieś inne pojemniki po prostu do próbek oleistych wkładać, no nie wiem. Tu są rzeczy na tak, mimo że te użyte dwa razy, raz i raz, jestem na tak. Polecam wam, też wypróbujcie dla zapachu, dla ilości. Tutaj, no tu trudno mi coś cokolwiek powiedzieć, no ale tu zdecydowanie oczyszczanie na tak, także jesteśmy na tak. Ja was cieplutko żegnam, do usłyszenia, do jutra, całuję was mocno, subskrybujcie mój kanał, ten i ten drugi. Polecam się serdecznie w oglądaniu. Pa, pa, kochani, żegnamy.